występuję tu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zażądał ode mnie tego mój wspaniały starszy przyjaciel, emerytowany podobnie jak ja, profesor Witakowski. A po drugie dlatego, że jestem rowieśnikiem Powstania Warszawskiego, 2 sierpnia 1944, więc nie wypada rowieśnikowi odmawiać. Aktualizuję mój temat. Jego ostateczna wersja jest taka. Aktualne problemy odpowiedzialności Niemców i Niemiec za rzeź Woli. A więc zwracam uwagę na dwie płaszczyzny odpowiedzialności. Indywidualnych sprawców, zbrodniarzy wojennych i państwa agresora odpowiedzialnego. Proszę Państwa, chociaż mówię o aktualnych problemach odpowiedzialności, to tak jak filozofowie mówią, żeby mówić o dzisiaj, a zwłaszcza o jutrze, to trzeba wspomnieć o wczoraj. Bo kiedy wsłuchujemy się we wspaniałe rozkazy Hitlera, Himmlera i ich dalszych szczebli dowodzenia, to tak jakby nie było żadnego prawa, żadnej moralności, niczego. Rób ta, co chce, ta, jakby Jurek Owsiak powiedział. A tymczasem to nie jest prawda. Doktryna wojny sprawiedliwość świętego Augustyna kładła wspaniałe poklady humanitaryzmu w konfliktach zbrojnych. Klasycy prawa narodów typu Grocius, De Wattel również poświęcali obszerne rozważania odpowiedzialności państwa za to, co ludzie wyprawiają. I wreszcie w XIX wieku doszliśmy do etapu kodyfikacji prawa konfliktów zbrojnych. Deklaracja petersburska 1868 wyraźnie mówi o granicach technicznych, przed którymi i wymogach moralności i ludzkości, przed którymi musi się zatrzymać konieczność wojenna i zasada ludzkości wykwita w prawie międzynarodowym. Kiedy w dwóch kolejnych konferencjach haskich 1899-1907 kodyfikowano całe prawo konfliktów zbrojnych, to we wstępie do czwartej konwencji haskiej, najbardziej fundamentalnej, zamieszczona została klauzula Martensa, która nie tylko że pokazywała obowiązek przestrzegania prawa pisanego. Ale zanim bardziej dojrzały kodeks praw zostanie spisany, ludność i strony wojujące pozostają pod opieką i władzą zasad prawa narodów ukształtowanych wedle zwyczajów między narodami cywilizowanymi oraz praw ludzkości i wymogów publicznego sumienia. I to jest ta zasada ludzkości, która jest główną treścią. Jeżeli wchodzimy na grunt specjalnych norm, to czwarta konwencja haska i regulamin haski wychodzą jako z podstawy, artykuł 3 regulaminu, z koncepcji odpowiedzialności państwa. Strona wojująca będzie odpowiadać za poinformowanie o tych normach humanitarnych jak najszerzej, zwłaszcza swoich sił zbrojnych i będzie ponosić odpowiedzialność za czyny swoich sił zbrojnych, z czego wynika, że to państwo odpowiada za wszystko, ale zarazem. Czy to wyklucza odpowiedzialność jednostek? Nie, bo państwo musi wydać instrukcje, musi szerzyć edukację w zakresie prawa humanitarnego, musi w kodeksach karnych zawrzeć odpowiednie normy dotyczące sankcji karnych za naruszenie norm prawa wojny. A więc w drugim planie odpowiedzialność indywidualna się zjawia. Proszę Państwa, nowy etap to jest zakończenie I wojny światowej. Na konferencji wersalskiej Komitet Odpowiedzialności, Komitetem 15 zwany, pracuje nad koncepcją indywidualnej odpowiedzialności karnej i wymienia bardzo bogaty katalog zbrodni międzynarodowych, które mają podlegać ściganiu karnym. Sam traktat wersalski w artykule 227 stawia w stan publicznego oskarżenia Wilhelma II, cesarza Niemiec, a artykuł 28 przewiduje, że inni zbrodniarze niemieccy będą postawieni przed sądami karnymi mocarstw sojuszniczych. Prawda, że to tylko Trybunały Lipskie, takie trochę parodystyczne. Ale niemniej instytucja odpowiedzialności indywidualnej karnej zrodziła się, a przez cały okres międzywojnia pracowano nad koncepcją międzynarodowego prawa karnego. Także nie byliśmy w jakimś tabula rasa.
był obszar norm pisanych i obszar norm zwyczajowych, międzynarodowych i była powszechna wiedza, że mamy tu obowiązujące normy. Ale nie tylko. Druga wojna światowa zrodziła potrzebę zrodzenia nowych norm. Mamy z inicjatywy Polski bardzo ważna deklaracja z Pałacu Świętego Jakuba. Premier Sikorski temu wszystkiemu przewodzi. Potem mamy 1943. To jest fundamentalny akt dla naszego problemu. Deklaracja moskiewska o okrucieństwach, w której głównie zajmuje się jak gdyby zlokalizowanymi zbrodniarzami. To pasuje do koncepcji naszej rzezi woli. Sprawcy, którzy dokonują zbrodni, będą przekazani do tych państw, by ponosić w nich odpowiedzialność. A sojusznicy, przedstawiciele sojuszników zastanowią się nad trybem odpowiedzialności głównych zbrodniarzy wojennych i ja teraz o tym trybie głównym powiem. Od października 1943 pracuje w Londynie Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych, w którym bardzo aktywny udział bierze delegacja polska. Ogromna dokumentacja, 2/3 z listy zbrodniarzy potencjalnych, to jest dorobek naszej strony Polski. Ale niestety czas powstania warszawskiego to załamuje, a potem narodziny ludowej ojczyzny i uznanie tymczasowego rządu jedności narodowej oznacza przekreślenie wszystkiego. I tuż przed formułowaniem aktu oskarżenia w Norymberdze już nic tam nie dociera i sprawa polska, w tym sprawa powstania zbrodni rzezi woli, nie istnieje w procesie norymberskim. Warto by się zastanowić, zbadać, czy wśród tych głównych zbrodniarzy ktoś bezpośrednio za rzeź woli też odpowiada. Może byśmy parę przykładów znaleźli. Proszę Państwa, co jest ważne, Trybunał Norymberski kończąc wyrok stwierdza, że jego wyrok nie przeszkadza sądom krajowym państw sojuszniczych dalszego ścigania i karania swoich zbrodniarzy wojennych. I warto wiedzieć, że zarówno umowa jałtańska z lutego 1945, jak i umowa poczdamska z 2 sierpnia 1945, jak również deklaracja o przejęciu władzy najwyższej w Niemczech przez mocarstwo sojusznicze, przewidują odpowiedzialność zbrodniarzy niemieckich i nie tylko żadnych nazistów. W zasadach politycznych umowy poczdamskiej wyraźnie stwierdza, naród niemiecki zaczął cierpieć za zbrodnie tych, którym w okresie powodzenia ślepo zaufał i był posłuszny, bezdennie posłuszny. Proszę Państwa, i właśnie, a co z tymi odpowiedzialnościami krajowymi? Rzeczywiście Polska niby stworzyła podstawy, no ten nieszczęsny dekret 31 sierpnia 1965 i trochę równie nieszczęsny dekret o tworzeniu NTN-u. Dlatego nieszczęsny, bo podstawą działania NTN-u ówczesnego był ten dekret. Ono przewidywało odpowiedzialność nie tylko zbrodniarzy niemieckich, także zbrodniarze polscy. Czyli najwierniejsi synowie ojczyzny mogli wpaść w te tryby ludowe i socjalistyczne i wpadali, niestety wpadali. Co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Ten najwyższy Trybunał Narodowy we swoich wszystkich procesach, warszawskiego procesu Fischera i trzech innych nie wykluczając, ani słowem o woli nie wspomniał i w ogóle zbrodnie powstania warszawskiego nie pojawiają się jaki problem. Sam Fischer ponosi odpowiedzialność za to, co robił przed powstaniem i po kapitulacji. Dziwna wyrwa. Czy dziwna? A może to, o czym ja w swoim czasie, w roku 1993 wydałem taką książkę. Widmo krąży po Europie bezprawie paktu Ribbentrop-Mołotow. Może takim dziwnym trafem odblask paktu Ribbentrop-Mołotow powstał w czasie powstania warszawskiego. Rosjanie udają, że nic nie ma. Proszę bardzo, wy załatwiajcie się z mieszkańcami, z miastem, a my potem na ziemię bezbronną wejdziemy. Proszę Państwa, te ślady sowieckie są widoczne także przed Trybunałem Norymberskim. A także, myślę, sposób postępowania naszego Trybunału Narodowego nie jest wolny od wpływów sowieckich. I proszę Państwa, czyli jednym słowem nie ponieśli odpowiedzialności bezpośredni sprawcy od Erika von dem Bacha, Rainer Fahrta, Dylan Wangera, poczynając po tych najniższych sprawców. Ba, Rainer Fahrt wspaniałą karierę robił parlamentarną i prawniczą w Niemczech. Czyli wtedy nie doznali odpowiedzialności
W późniejszych czasach w Niemczech, nawet jeżeli podejmowano śledztwo, to umarzano, puszczano w niepamięć. Jest problem, czy dzisiaj możemy. I tu, panie profesorze, chociaż dałem słowo, że będę pracować w tym zespole, ja nie wyczytałem, o co chodzi. Otóż jeżeli zespół ma pracować nad reaktywacją NTN-u, to mnie nie ma. Proszę państwa, ja nie wiem, czy ktokolwiek ze sprawców jeszcze żyje. Z głównych zbrodniarzy rzezi woli na pewno nie. Z tych najdrobniejszych może ktoś jeszcze żyje. Ja przypominam, że odpowiedzialność karna nie przeżywa sprawcy. Z jego śmiercią się kończy. Więc jak jestem jak najdalszy od prawdy zapomnienia. Trzeba dbać o pamięć. Ale czy koniecznie Najwyższy Trybunał Narodowy, czy koniecznie w ogóle sąd karny? Raczej instytucja, która będzie taką ekspercką, która całemu światu, sumieniu świata pokaże prawdę o rzezi woli, ale nie sąd karzący. To nie oznacza zakończenia problemu. Teraz wracam do bardzo ważnej rzeczy. Otóż rozwój indywidualnej odpowiedzialności karnej wcale nie przekreślił odpowiedzialności państwa. Odpowiedzialność państwa trwała i trwa. I potwierdzę tę umowę altańską, umowę poczdamską i wszelkie inne traktaty. Traktaty pokojowe po II wojnie światowej też przewidywały odpowiedzialność państwa. Więc odpowiedzialność Niemiec powstaje. I teraz, czy zrzeczenie się Związku Radzieckiego w roku 1953 może być nam skutecznie przeciwstawiano? I tu jak pytia delficka muszę powiedzieć tak i nie. Formalnie rzecz biorąc tak. Ale tak naprawdę, kiedy, tak jak ja, patrzyłem pryncypialnie na to, że Polska Ludowa nie była suwerenną ojczyzną, tylko gwałtem na ojczyźnie, to wtedy ja te sowieckie dyktaty, prawniczo rzecz biorąc, mam za nic. I ten zresztą nieformalny, prawda, nasz współudział w rzeczeniu się odszkodowań jest, nie może być nam przeciwstawiany. Ale w drugiej płaszczyźnie czuję się słabowicie. Od roku 1989 minęło sporo lat. Było bardzo wiele okazji rokowania nad traktatem dobrosąsiedzkim i wieloma innymi. I nie postawiliśmy nigdy w sposób pryncypialny, że tu mamy jakieś roszczenia. Powiada się quitacet consentire videtur. Kto milczy, widocznie się zgadza. Niemcy mogą nam to przeciwstawiać, że nie korzystaliśmy z okazji, żeby wcześniej o tym wspomnieć. Mamy pewne argumenty. Tamte czego innego dotyczyły. To były ramowe traktaty, a tu szczegółowe kwestie. Możemy bronić. Co służy na naszą obronę? To, że to są sprawy nieprzedawnialne. Mamy konwencję specjalną o nieprzedawnianiu zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, do których kategorii wpisana została też w tym traktacie zbrodnia ludobójstwa. Więc nieprzedawnialne. To wszystko trwa i może być podnoszone. I ja jestem zwolennikiem tak, nawet jeżeli najpierw nie w drodze stricte prawniczej, ale politycznymi działaniami, naciskiem musimy pokazywać Niemcom i światu, że jesteśmy ofiarą, że coś się stało straszliwego i coś innym wynagradzano, a nam nie, że możemy tego się domagać. Czy to są rzeczy takie zupełnie przebrzmiałe? Na ostatek chcę powiedzieć, że Europejski Trybunał Praw Człowieka, z którym nie zawsze ostatnio się zgadzam, ale w jednym nurcie swoim mi odpowiadał. Otóż w jego przekonaniu, sprawa Peryńczyk przeciwko Szwajcarii, skazanie symboliczne, bo symboliczne, Peryńczyka w Szwajcarii za kwestionowanie rzezi Ormian, Trybunał uznał za niestanowiące naruszenia praw człowieka, jako że pamięć o Holokauście Ormian jest elementem trwałej, aktualnej tożsamości Ormian, ważnym ich elementem. Sprawa Kononow przeciwko Łotwie, parę innych spraw przeciwko Estonii i Litwie pokazują, że różne sprawy zbrodnicze partyzantów sowieckich, którzy mordowali wieśniaków na przykład na Łotwie, są po dziś dzień aktualne i ponoszą oni, jest podstawa do podnoszenia odpowiedzialności. Jest jeden antyprzykład, a to tylko dowód, jak bardzo Rosjanom doskwiera to, że kiedyś car Szujski składał
hołd naszemu królowi. Tak bardzo, że rocznicę rewolucji październikowej o parę dni przesunęli, żeby pasowało do rocznicy powstania Minina i Poszarskiego. Cała Rosja jest oparta na antypolskości. Przepraszam, ja też jestem oparty z kolei na antyrosyjskości, ale kocham język rosyjski. Mam za sobą 10 lat Sybiru, to był mój drugi rodzimy język, kocham sprawców systemu nie. I dlatego uważam, że musimy pamiętać, działać bardzo aktywnie, ile tylko nam sił starczy. Krzyczeć całemu światu, bo to są rzeczy niespotykane w skali całego świata. To są rzeczy nadal moralnie, politycznie, a także i prawnie, moim zdaniem, aktualne i domagać się trzeba. Czy uda się? Przecież ja nie jestem prorokiem.